czwartek 21 kwietnia w Teatrze Robotniczym w Bielawie już po raz 21 odbył się koncert laureatów imprezy pod nazwą Śpiewające Brzdące, której organizatorem jest Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie. Było 11 laureatów, zazwyczaj jest 10, no ale taka wyjątkowa sytuacja nastąpiła, kiedy to jury nie mogło się dogadać i chłopczyk podobał się tak bardzo malutki, że dodatkowo gdzieś tam miejsce dla niego się znalazło. Skoczył kot na płot, kot nie stracą wielu psot, lubi prężyć się na słońcu, nim go noc przegoni w końcu. Kiedy sercie złoży zdrowy, kot wybiera się na łowy. Różnie bywa też z samymi laureatami. Niektórzy są zestresowani i tutaj mieliśmy w tym roku taką sytuację, że chłopczyk nie chciał wystąpić, ale generalnie festiwal jest wspaniałą sprawą. Dzieci mogą wyjść z przedszkoli, zaprezentować to, co robią z paniami cały rok, nad czym pracują, a przy okazji okazuje się, że gdzieś tam wypływają jakieś talenty i wiadomo później, w którą stronę ewentualnie takie dziecko kierować. Tylko rawita cię, na peronie się pójdzie, więc bilet swój słychaczu, sukoku pociąg zbliża cię. Wagon ustawia się, za wagonem przedziała miejsce masz, wymarzone ciche dni z boju czas, zawsze pożegnam nas podróż. Warto, żeby rodzice zwrócili na to uwagę, że jeżeli dziecko jest wyróżnione w takim festiwalu, w takim konkursie, to warto być może nie zmuszać, bo zmuszanie to jest inna rzecz, ale właśnie pokierować, zainspirować dziecko do tego, że może to jest właśnie jego droga, może to właśnie powinno robić. W związku z czym zapraszam do nas, do Spółdzielczego Centrum Kultury. Wszystkie dzieci uzdolnione wokalnie i tanecznie. Tutaj mamy dla Was szeroką gamę zajęć i zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci uzdolnione artystycznie. Dziś mam urodziny, już dostałam prezent od całej rodziny. Raz nie wierzy w oczy, za głowę się łapał, bo czy ktoś to widział, żeby prezent skakał. Skakał, podskakiwał, aż ujrzał pudełka. Teraz się kończy i na wszystkich zerkach. Jest to wyławianie talentów dla nas, my na pewno tak to traktujemy. Z kolei panie przedszkolanki mogą się pochwalić, pokazać swoją pracę, również dzieciaki. Wydaje mi się, że to jest wiele korzyści z takich festiwali wynika dla dzieci. Impreza ta daje możliwość sprawdzenia potencjału naszych małych artystów, którzy, kto wie, może właśnie dzięki tej imprezie zostaną zauważeni, trafią do instruktorów wokalnych i w przyszłości będą reprezentowały nasze miasto na arenie powiatowej, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej, czego oczywiście życzymy. Let's get to the top.